Hejka, tym razem sama Was witam bardzo serdecznie na naszym kanale, na tle mojej pięknej biblioteczki dostawki. Ja się odsunę, byście wy mogli trochę na nią popatrzeć. No spójrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. No i dzisiaj przychodzę do Was z pierwszym filmem z nowej serii, na którą wpadłyśmy już jakiś czas temu. Jest to seria, tak jak głosi tytuł filmu, polecamy to, co nieznane. Dobra, mógł mi się zmienić trochę kadr, bo mnie mama zawołała i też nie pamiętam, na czym skończyłam. W każdym razie pomysł na serię jest taki, że będziemy mówić o książkach, które są mniej popularne, które nie wyskakują na każdym kroku z lodówki, ale gdzieś tam uważamy, że są warte uwagi i zdecydowanie za mało się o nich mówi. No i być może dzięki tej serii traficie na tytuły, które Was zainteresują, a których nawet nie słyszeliście, czy nie widzieliście nigdzie na Bookstagramie czy BookToku. W tym odcinku będę ja i jeszcze cztery nasze gościnie. W następnym będzie Maja i inne osoby. No i tak bez zbędnego przedłużenia powiem o dwóch książkach, które są niby taką serią, ale się ze sobą jakoś nie łączą. O których też mówiłam już wielokrotnie na moim Bookstagramie i kilka razy też na pewno na TikToku. Jest to seria, którą... Seria, nie seria, którą ja czytałam, nie wiem, z 2 lata temu, jakoś tak. I chyba słuchałam w audiobooku na Empik Go. W każdym razie jest to Dziewczyny nie biją i Chłopaki nie dziergają. I jest to taka seria, która właśnie ma zaprzeczać tym takim typowym stereotypom, kto czym ma się zajmować. Właśnie tu pokazuje, że tak na dobrą sprawę właśnie czy sport, czy jakieś pasje nie mają płci. Że zarówno dziewczyna może boksować, jak i chłopak może robić na drutach. I mogą kochać te rzeczy. No i tutaj mamy dziewczynę, która zapisuje się w sumie pod namową koleżanki do klubu bokserskiego. No ale myśli, że zrezygnuje, bo że nie ma kondycji i tak dalej. Ale w momencie, gdy się w to wciąga, to ten boks staje się całym jej życiem. Ona totalnie wsiąka w ten sport, w to środowisko i naprawdę to ta książka pokazuje przepiękną relację człowieka ze sportem i ta książka też obala takie częste stereotypy odnośnie boksu, że to są półgłówki, że w boksie nie trzeba myśleć, no bo przecież tylko to jest okładanie się pięściami. Nie, to właśnie pokazuje, ile wysiłku też wkładają bokserzy w treningi, w przygotowywanie do jakichś zawodów i ile muszą myśleć na ringu, aby wygrać. I tutaj jest też pokazane to, ile pracy trzeba wkładać w trenowanie i ile przy tym czeka nas takich niepowodzeń, mniejszych potknięć czy braku wiary w siebie. I ta seria, ta książka jest naprawdę przepiękna. Też tutaj mamy bardzo fajnie pokazaną relację z rodzicami, z przyjaciółką. Naprawdę, ta książka mi mega się spodobała. Ja pamiętam, chyba ją w jeden dzień przesłuchałam, tak mnie pochłonęła. Tak, więc ja zdecydowanie ją polecam. No jest to taka młodzieżówka, ale myślę, że starsi też mogą się na tym fajnie bawić. Wiecie, taka, jako taka książka na rozluźnienie pomiędzy jakimiś cięższymi lekturami. No jest to serio świetna pozycja. I jeżeli interesujecie się gdzieś tam sportem, to zdecydowanie można po to sięgnąć. No i jeszcze jest tu taki mocny wydźwięk feministyczny, właśnie, że dziewczyna chce boksować, ale też z tego co pamiętam, to przyjaciółka tej dziewczyny jest właśnie taką mega feministką i dlatego też one się zapisują na ten boks, mimo że ta druga robi to na zasadzie, no dobra. Tak, więc i jeszcze jest tu jakiś taki wątek, że oni jeżdżą do jakiejś takiej wsi czy coś, robią rekonstrukcję jakiejś tam walki, to też było mega ciekawe. No i w ogóle klimat tej książki jest cudowny. I ta książka na maksa kojarzy mi się z jesienią, bo pamiętam, że wtedy ją czytałam, to byłam z tatą w górach i robiliśmy w ogródku jesienne porządki. I ja tak chodziłam na słuchawkach, to sobie leciało i właśnie no, zbierałam liście i takie tam różne rzeczy. No i druga książka, czyli właśnie Chłopaki nie dziergają. Tu z kolei mamy chłopaka, który zdaje się, że z kolegami kradną alkohol ze sklepu,
ale ktoś ich przełapuje i w szkole mają potem odbyć jakieś. Tak, nie w szkole, tylko zostaje objęty nadzorem kuratora i w ramach resocjalizacji musi przez rok pisać pamiętnik i chodzić na wybrane zajęcia szkolne, jakieś takie dodatkowe. Nie? I to nie tylko, nie jego koledzy wpadają, tylko on wpada. Jakby on bierze winę całą na siebie, ale tak niekoniecznie bierze całą winę, że z własnej woli, nie? Po prostu spada cała wina na niego. Wiecie o co chodzi, nie? I on wybiera dzierganie, dlatego że wydawało mu się, że nauczycielka, która mu się podoba, będzie prowadziła te zajęcia, ale coś tam się pomieszało na tych listach. Okazuje się, że zupełnie kto inny prowadzi te zajęcia. No, ale on już chodzi na to dzierganie, no bo nie chce się wypisywać, nie chce robić różnych zamętów. No i początkowo ma takie, no, dzierganie, ale potem tak się w to wciąga, że to się staje jego mega pasją i zaczyna też prowadzić jakiś tam sklepik internetowy z tymi swoimi wydzierganymi rzeczami. No, generalnie mega się tym jara. I ta książka już mi się mniej podoba. Tu jest w ogóle dużo takich cringe'owych sytuacji. Cringe'owych, ale nie takich mocno cringe'owych, ale takich, że mam takie. Ale generalnie mega polecam. Chociaż dziewczyny nie biją mi się dużo bardziej podobało, ale właśnie chyba przez ten aspekt sportu. Niemniej to też jest bardzo fajna pozycja i też zdecydowanie ją bardzo polecam. No. No i to w sumie by było na tyle. Jeszcze tak tylko powiem, że tylko te dwie książki w Polsce tego autora są wydane. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdzie ich więcej, bo autor ma na swoim koncie chyba 30 pozycji, jak tak kiedyś czytałam, pisząc recenzje tych. Swoją drogą wam podlinkuję też moje recenzje. Co prawda one są sprzed 2 lat, więc mogą być trochę kiepskie, ale dobra. Podlinkuję wam w opisie. No, a tymczasem zachęcam do wysłuchania naszych gościń, które teraz będą mówiły o swoich polecajkach. I też już od razu Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, do wchodzenia w linki poniżej. Instagramy i TikToki dziewczyn też będziecie mieli w opisie. No i żegnam się z Wami do kolejnego filmu. Kolejny będzie, zdaje się, reading vlog. A teraz słuchajcie dziewczyn. Cześć! Hej, hej, witam wszystkich. Ja jestem Jagoda z Bookstagrama Wyznania Książkary. Możecie mnie kojarzyć. Jeżeli chodzi o książkę, która moim zdaniem zasługuje na większy rozgłos w bookmediach, na Bookstagramie, to zdecydowałam się wybrać serię. Jest to seria Małgorzaty Musierowicz i Jerzy Cjada. Polska autorka, polskie książki, mam je tutaj wszystkie. Jest takie piękne wydanie. Dostałam je właśnie w tym roku na urodziny. Może pokażę Wam. Nie mam tutaj wszystkich, dlatego, bo akurat są pożyczone. Ale o, wydanie jest takie piękne, naprawdę. I te książki generalnie nie są najnowsze. One powstały w dzieciństwie mojej mamy właściwie. Wydaje mi się, że to właśnie były tak lata 80., coś w tym stylu. I to są książki skierowane do młodzieży. Osadzone właśnie bardziej w tamtych realiach niż w naszych, ale no seria liczy 22 tomy aktualnie, więc to tak naprawdę trwa od lat, ciągnie się później po rok 2000 i ponad i tak naprawdę ostatni tom ma akcję chyba w 2019, wydaje mi się. No i kolejny tom także jest w przygotowaniu następny. To są książki, które opowiadają w skrócie o losach rodziny Borejków. To jest rodzina mieszkająca w Poznaniu, więc dla osób z Poznania jest bardzo dużo takich fajnych smaczków na temat wszystkich takich miejsc, w których osadzona jest akcja. To są prawdziwe miejsca, do których można pójść, można zobaczyć, wyobrazić sobie tych bohaterów tam. Moim zdaniem to jest mega duża naprawdę zaleta tej Jerzy Cjady. Losy rodziny Borejków. Ta rodzina jest taka bardzo, może nie specyficzna, jest przede wszystkim bardzo rodzinna, ciepła i atmosfera po prostu tych książek, cały taki cozy vibe jest naprawdę cudowny, uwielbiam to. To jest moja na maksa komfort seria cała, dosłownie sięgnijcie po którąkolwiek z tych książek i macie taką dawkę komfortu, że normalnie, no aż przesada, no.
Oprócz tego, że przedstawia los rodziny Borejków, w której żyją cztery siostry, każda z nich jest trochę inna, każda z nich ma inną historię. Jedna książka opowiada jeden tom. One nie są długie, takie mniej więcej po 200 stron, wydaje mi się, średnio. No nie, no tak 300 mniej więcej. I każdy tom opowiada o innej postaci, innej bohaterce, właśnie z rodziny Borejków albo z innych zaprzyjaźnionych rodzin. Mamy tam szkołę, mamy tam tych samych nauczycieli. To wszystko się taka bardzo wielopokoleniowa seria, bo w późniejszych książkach, tomach są przedstawione losy dzieci, bohaterek pierwszych książek. I to jest bardzo wyjątkowe moim zdaniem. Ta właśnie wielopokoleniowość tego. No, więc Jerzy Cjada naprawdę ogromnie polecam. I żałuję, że nie jest aż tak bardzo popularna na Bookstagramie, na BookToku, bo uważam, że naprawdę w pełni na to zasługuje. Hej, jestem Magda, możecie mnie znać z konta na Instagramie, zakopana w książkach i dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o serii Rancho Fantasia. Boże, uwielbiam te książki, a są mało znane. Nigdzie nigdy o nich nie słyszałam, a kupiłam je przez przypadek. W sumie to tylko i wyłącznie dlatego, że była promocja na księgarni, a brakowało mi kilku złotych do darmowej przesyłki, więc wzięłam tu dwie pozycje. I zakochałam się, przepadłam. Może na początku nie mogłam się w ogóle wciągnąć w pierwszy tom. Boże, jakie ja miałam straszne problemy z tym, żeby się w nią wciągnąć. No po prostu tak mi się dłużyła. Przez tydzień przeczytałam 50 stron, a to naprawdę jest mało jak na mnie, bo ja no, potrafię czytać czasami po 300-400 stron dziennie. A później, jak się wciągnęłam, na jednym posiedzeniu przeczytałam, ile to w ogóle ma stron? Z 200 stron ponad. A ja jeśli czytam, to nie na jedno posiedzenie, bo co chwilę robię sobie jakieś przerwy, bo muszę po coś iść, coś do zjedzenia, jakąś przekąskę sobie przynieść, coś do picia, czy coś tego typu. Ja non stop robię po prostu sobie przerwę, albo w telefonie sobie posiedzę, albo obejrzę trochę odcinku jakiegoś serialu na Netflixie, czy coś tego typu. Ale żeby było wiadomo, o czym to opowiada, to przeczytam opis. Nic nie jest proste, gdy próbujesz przyjaźnić się ze swoim wrogiem. Jeszcze trudniej udawać, że wróg jest twoją najlepszą przyjaciółką. Dwie nastolatki, uczennice renomowanego liceum. Łączy tajemnica z przyszłością. Carioca musi się pozbyć Gabrysi, dawnej przyjaciółki, jeśli chce, by jej sekret nigdy nie wyszedł na jaw. No i jeszcze zazdrość. Chłopak Carioki coś za bardzo interesuje się Gabrielą. Sposób na rozwiązanie problemu. Wyrobić tego, kto ci podpał w niemiłą sytuację. Jeszcze lepiej przestępstwo. I gotowe. Carioca to niebezpieczny przeciwnik, który nie zawaha się przed niczym. Potrafi niszczyć tych, którzy wchodzą jej w drogę. Gabrysia, cóż, ma przechlapany. Zostaje zesłana na koniec świata. Tak się mi przynajmniej wydaje. Wściekła i rozżalona Gabriela trafia na rancho, gdzie chore konie odzyskują zdrowie, a ludzie tacy jak ona zaufani do świata. Czasem to, co wydaje się karą, może się zmienić w nagrodę, a to, co zdawało się więzieniem, drzwiami do wolności. Ominęłam kilka zdań, co prawda, ale to mogłyby być możliwe spoilery do fabuły, więc wolałam tego nie czytać. Ale ogólnie w tych książkach zawarte są trudne tematy. Pojawia się tu choroba, śmierć. Relacja matki z córką Olczyma, z pasierbicą, chyba tak się mówi, nie jestem pewna. Poznawanie własnego ojca, życie bez jednego rodzica przez pół życia, tak naprawdę. Życie przez pół życia. Bo główna bohaterka nie zna swojego ojca, poznaje go dopiero w połowie książki, mniej więcej, może nawet nie w połowie, ale jakoś tak. Pojawia się wątek romantyczny pomiędzy główną bohaterką a pewnym, no wiadomo, chłopakiem z tajemnicami i te sprawy. Wiadomo, toksyczna przyjaźń, sam opis o tym mówi, no bo jak przyjaźnić się z własnym wrogiem, Carioca musi się pozbyć Gabrysi, dawnej przyjaciółki i te sprawy. Żeby nie spoilerować, nie będę opowiadać, o czym jest w drugim tomie, w
każdym bądź razie naprawdę warto przeczytać. Tylko niestety nigdzie nie można dostać trzeciego tomu tej serii, który niestety nawet nie pamiętam, jak się nazywa, ale w każdym bądź razie, jeśli byście wpisali Rancho Fantasia, wydaje mi się, że wszystkie trzy tomy powinny wyskoczyć, bo to w końcu tak się nazywa ta seria. Seria jest autorstwa Oliwii Netyckiej i mam nadzieję, że się Wam spodoba i przeczytają jak najwięcej osób, bo według mnie to jest po prostu prześliczne wydanie. Zobaczcie na to. To jest piękne. No to akurat to już jest coś innego. Mam nadzieję, że trafi to do jak największej liczby osób i dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć, jestem Amy z Booksisek, a książka, którą uważam, że ma za mało rozgłosu w bookmediach, to Dawca. Ostatnio bardzo popularne są dystopie z 2010, tak około sprzed 10 lat. I to jest jedna z tych książek. I tak, jest film na jej podstawie. Na Goodreads się ma chyba 2 miliony opinii, ale nigdy nie widziałam jej na TikToku czy na Instagramie, żeby ktokolwiek o niej mówił. A uważam, że tak, bardzo warto. Jest to książka o świecie idealnym, gdzie nie ma kłótni, nie ma wojen, gdzie w wieku 12 lat każdy dostaje jakieś przeznaczenie, jakąś pracę. I niektóre osoby dostają, na przykład niektóre dziewczynki są po to, żeby rodzić dzieci. Niektóre osoby są po to, żeby naprawiać różne rzeczy. Niektóre osoby są po to, żeby gotować. A nasz główny bohater, Jonasz, dostaje jakby zawód dawcy. I będzie on musiał przyjąć wszystkie wspomnienia świata, które wymazano innym ludziom. Ja dostałam mój pierwszy egzemplarz od mojej siostry i ona powiedziała tak: masz, przeczytaj, fajna jest. Połknęłam tą książkę w jeden dzień. Była to pierwsza książka, którą przeczytałam w 24 godziny. I po prostu się w niej zakochałam. Czytałam ją chyba 2 albo 3 lata temu. Muszę przyznać, że nie pamiętam jej już tak dokładnie, jakbym chciała. Ale pamiętam ją wystarczająco, żeby wiedzieć, że ją kocham. Bardzo bym chciała zrobić jej reread, bo jest to jedna z książek, która w sumie nie, że zaczęła u mnie przygodę z czytelnictwem, bo ona się już zaczęła, jak miałam 7 lat, ale na pewno była dla mnie takim wejściem w te takie bardziej młodzieżowe książki, bo wcześniej czytałam głównie dziecięce, ale ta była dla mnie jakąś taką furtką. Jest ona dla mnie bardzo ważna i z chęcią zobaczyłabym większy rozgłos po prostu jej w social mediach, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warta tego. Cześć, tu Magda i jestem współprowadzącą konta Booksiski. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o książce Secret Marie autorstwa Laury Baldini. Jest to książka, można by powiedzieć, jak ja to nazywam, fikcyjną biografią, ponieważ autorka jedynie ze szczątkowych faktów na temat prywatnego życia bohaterki utworzyła z właśnie tych informacji powieść. Powieść, w której opisane jest tak naprawdę prywatne życie Marii i przedstawiony proces do tego, w jaki sposób doszła do utworzenia w ogóle metody Montessori, czyli tak zwanej metody w sumie nauczania w różnych szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych. Maria jest studentką na medycynie, gdzie spotyka się z dezaprobatą mężczyzn. No, ze względu na to, że jest tam jedyną w sumie kobietą. I ona tak naprawdę przełamuje stereotypy życia kobiet. Rządzi się, że tak powiem, swoimi prawami, robi to, co uważa za słuszne. Stara się zmienić świat na lepszy. I właśnie w tym w pewnym momencie trafia do kliniki psychiatrycznej i ląduje na oddziale dziecięcym, w którym jakby spotyka się z dziećmi i zaczyna z nimi pracować.
zaczyna wymyślać metody różne, aby przystosować je do życia w społeczeństwie, żeby żyło im się lepiej, żeby w ogóle sięgały po edukację, żeby jakby były traktowane na równi z resztą społeczeństwa, żeby nie było tej bariery, granicy między tymi dziećmi, a między resztą świata. I właśnie dzięki temu ona tak naprawdę zyskała wiele, można by powiedzieć, niebiologicznych dzieci, tak? Tych, które włożyła swój trud, tych, które włożyła swoje starania, żeby miały lepszą przyszłość. I w ten sposób została tak naprawdę prekursorką nowej metody, która została nazwana jej nazwiskiem, czyli właśnie Montessori. Dodatkowo też w książce jest ukazany obraz Rzymu w 1896 roku, które jest przedstawione naprawdę jako miasto bardzo zacofane na tle innych miast europejskich. Bardzo zacofane pod względem kulturowym, pod względem edukacji, wykształceń kobiet, pod względem w ogóle całej mechanizacji, tak, tam na przykład tamtejsze środki transportu to w ogóle i budynki mieszkalne nieporównywalne na przykład z innym miastem, które też jest przedstawione tutaj w tej książce. No i co? Uważam, że są to... Nie jest to, nie są, jej losy nie są bardzo znane, a uważam, że warto by było to zmienić, ponieważ są dobrym przykładem na to, jakby jak walczyć o swoje i o dobro innych. Osobiście też nie do końca zgadzam się ze wszystkim i mam pewne zastrzeżenia co do samej bohaterki, ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, tak? I każdy z nas jakby popełnia błędy, więc i odnosi własne sukcesy. Także bardzo polecam Wam zapoznanie się z tą propozycją. A dziewczynom bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam Was serdecznie i cześć!